Dzień dobry, parę dni temu kochani, nagrywałem coś na temat nauki Marka Stempalskiego na temat Izraela, to jest bardzo powszechne błędne wyobrażenie wśród wierzących o różnej maści, że to, co dzisiaj jest na świecie nazywane Izraelem, to jest ten Izrael, o którym Biblia mówi. To jest kompletne nieporozumienie oczywiście. Bardzo proszę, podesłuchajcie tego typu materiały, czy to do Marka Stębalskiego, to, czy do innych nauczycieli, którzy zostali okłamani przez złego. Pokażę Wam, że co pismo mówi nawet apostoł Paweł: co to jest Izrael. Tutaj Marek Stębalski interpretuje pismo Jeremiasza w pewien sposób. Posłuchajcie. 31.10. Słuchajcie, Słuchajcie słowa Pana Narody. Pana narody. Zwiastujcie, Zwiastujcie na wyspach dalekich i mówcie, ten, ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i bez go, strzeli go, strzeli strzeli, go jak będzie, pan jak pasterz swojej trzody. No widzicie, I, to, i oczywiście w chrześcijaństwie oni zakładają, że tym Izraelem, który został rozproszony przez Boga, a który został już zgromadzony, to jest ten kraj syjonistów. Ten apartheid na Bliskim Wschodzie no, to nieprawda jest. Izrael nie został jeszcze zgromadzony, ale jak się tak uwierzy w tą yy, fałszywą narrację sionistyczną, no to się przykłada tą, tą kalkę z, z narracji talmudyczno-sionistycznej do Pisma Świętego i się tak interpretuje, że Jeremiasz powiedział, że synagoga Szatana będzie zgromadzona. To jest kompletne nieporozumienie i tu niechcący, nie myślę, że chcący, ale niechcący. Marek Stębalski staje się fałszywym nauczycielem. Nie jest zresztą to coś wyjątkowego, bo większość chrześcijan w ten sposób rozumuje błędnie. Tu widzimy, że Paweł Apostoł coś napisał, tak? To już jest po proroku jeremiaszem, no, oczywiście, prawda? List do Rzymian, apostoła Pawła. Czy Jezus Chrystus przyszedł, już coś się stało, coś miało miejsce. Ten sam prorok jeremiasz wcześniej mówił zawrę z domem Judy, z domem Izraela nowe przymierze. To znaczy, że... I, I to przymierze będzie zawarte z Domem Izraelskim, czyli ze Zjednoczonym Izraelem, kiedy się to Zjednoczenie Izraela dokonało? Za czasów Chrystusa. Zesłanie Ducha Świętego. Królestwo Boże przychodzi jak? Niedostrzegalnie jest między wami Królestwo Boże. Co to jest Królestwo Boże? To jest Dom yy, Izraelski. Winnica Jachwy Zastępów. Przypowieść. Jak Mesjasza o winnicy pańskiej, która jest po prostu rozwinięciem tejże przypowieści zawartej, pieśni do przyjaciela, który miał winnicę, która jest w piątym rozdziale listu, listu proroka Izajasza, no listu, listu Izajasza, tak? Księga Izajasza, piąty rozdział, jest paralelna z przypowieścią Chrystusa o winnicy. Winica Jakwe zastępów, dom izraelski. I tu mamy w liście do Rzymian 9: Nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi jakimi dziećmi? Dziećmi Abrahamowymi, dziećmi Boga. Dlatego, że są potomstwem Abrahamowym. Jeżeli ktoś jest potomstwem Abrahamowym, nie, nie znaczy, że od razu jest zakwalifikowany jako Izrael, jako dziecko Boga. Dalej. Lecz jest tak, od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. To jest klucz do zrozumienia, kim jest Izrael. I dalej czytamy. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. O? Nie Ismael jest uznany za potomstwo abrahamowe, czyli za dziecko boże, czyli za prawdziwego Izraelitę. Ale kto? Ktoś, kto ma odpowiednią postawę serca. Czy Wiecie, że nawet Kaleb, nie był Izraelitą, a Kaleb wszedł do Ziemi Obiecanej, a Mojżesz nie wszedł. Mojżesz był z pokolenia Lewiego, tak? Jozue wszedł, był z pokolenia Efraima, a Kaleb skąd był? Kenizytą był. W ogóle nie był Izraelitą, ale że całym sercem poszedł za, Boga, za Bogiem Izraela, to dostał przydział w Hebronie, między synami Judy. I to byli jedyni emeryci, którzy weszli do Ziemi Obiecanej, to był Kaleb, Josue, zbadajcie to. Jedyni emeryci. Wszyscy inni, którzy wchodzili do ziemi obiecanej z facetów, musieli mieć poniżej 60. A tylko Kaleb i Jozue mieli po, grubo powyżej 60. No. Kaleb, jeden z liderów Izraela, nie był rodowitym Izraelitą. to kto staje się Izraelem? Bo nie wszyscy, którzy pochodzą od Abrahama, są uznani za dzieci abrahamowe. Co mówili z do Galatów? Jeżeli jesteś w Chrystusie, jesteś potomstwem abrahamowym. Czemu? Bo masz serce według Dawida. Masz serce według Chrystusa. Masz Boże serce wtedy, Boże nastawienie, Boże motywacje. I dlatego potomstwo abrahamowe, w potomstwie Twoim abrahamowym będą błogosławione wszystkie narody. Przede wszystkim to jest Jezus Chrystus. To jest ten potomek abrahamowy. I ludzie, którzy mają Jego serce, Jego postawę, Jego ducha, są błogosławieństwem dla wszystkich dookoła. Nie są Tyranami, mordercami nie tworzą jakiegoś rasistowskiego państwa. Jak może nam być takim ślepym nauczycielem, jak ci, ci chrześcijanie są tacy ślepi, że oni nie rozeznają, kto według Biblii jest Izraelem, i tak ślepo idą za tą narracją polityczno-religijną systemu tego świata, który oczywiście jest rządzony przez władcę tego świata, przez szatana. To ci ludzie głoszą nauki diabła, nie głoszą słowa Bożego. Jak on się nazywa? Marek Stębalski no to nie jest jedyna osoba. Marek Ciesiłka tak samo uczy, Andrzej Stepanow, mnóstwo tych pastorów w Polsce ma takie podejście, że współczesny tak zwany Izrael to jest to, o czym zapowiadała Biblia. To jest chore podejście. Biblia zapowiadała oczywiście synagogię szatana, zapowiadała, że przyjdą tacy ludzie, co będą y, mówić, że są narodem wybranym, a są to kłamcy. I Jezus dwukrotnie o nich mówił w objawieniu świętego Jana w drugim oraz w trzecim rozdziale. I oto ich mamy. Tak wygląda, to jest nieznajomość charakteru Boga, bo to tak wygląda, jakby Bóg był zadowolony i szczęśliwy, że do ziemi obiecanej weszli ludzie o mentalności Judasza, którzy nienawidzą Chrystusa, bluźnią przeciwko Chrystusowi i którzy nie mają nowego przymierza z Bogiem. Jak Bóg może wprowadzać do Ziemi Obiecanej ludzi, którzy nie mają z Nim przymierza? Jak może złoczyńców wprowadzać do Ziemi Obiecanej? Wprowadzenie do Ziemi Obiecanej to jest nagroda, a nie ale nagroda za posłuszeństwo. Jak można wynagradzać niemoralnych ludzi, odstępców, którzy tkwią swoimi umysłami w takiej chorej książce jak Talmud? Bo zacząłem studiować Talmud, chora książka. Ta książka powinna być zakazana. Powinni spalić tą książkę. To jest chora książka. Ktoś, kto to studiuje, czyta i zaczyna w to wierzyć, staje się chorym w głowę człowiekiem. To nie jest normalne, żeby wierzyć w to, co jest w Talmudzie. Trzeba sobie sp sprawdzić na własne oczy, zobaczyć, co oni tam w Talmudach wypisują, żeby, żeby zobaczyć, że aha, okej, okay, to dlatego takie mają nastawienie do innych ludzi. Ludzi uwikłani w religię żydowską. Są super rasistami. Dlaczego? Bo Talmud tak uczy, że tylko tak zwani Żydzi zostali stworzeni na podobieństwo Boga, są ludźmi, a reszta jest bardziej maciała zwierząt jak konie i osły. Jakbym tego nie zobaczył w Talmudzie, to bym nie uwierzył, że oni w takie rzeczy wierzą. I dlatego nie ma problemu, że Politycy syjonistyczni, oni naprawdę nie walczą z ludźmi w strefie gazy, oni walczą with human animals, z ludzkimi zwierzętami. Skąd oni wzięli taką narrację? Skąd wzięli te takie pomysły w ogóle? Powiem wam skąd. Z Talmudu. Przesiąknęli tym. Chociaż w większości są to ateiści, Sioniści raczej są ateistami, nie są religijnymi ludźmi, to oni jednak to, jak się mówi, wyssali z mlekiem matki. Bo od dziecka pewni ludzie, pewni rodzice, dziadkowie tkwili w tej fałszywej religii. I dlatego zostali, ich mózgi zostały wyprane, poprzez tą fałszywą ideologię, fałszywą ideę, że wyznawcy religii faryzeuszów, żydo że oni są narodem wybranym. No, sorry, to jest chore. Narodem wybranym według Biblii, jeżeli jesteś wierzący, to według Biblii powinieneś wiedzieć, że narodem wybranym, apostoł Piotr napisał, są ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa, są królewskim kapłaństwem, ludem świętym, narodem świętym, wybranym ludem. To Piotr tego nie wymyślił, że my wierzący w Chrystusa jesteśmy królewskim kapłaństwem. Piotr cytuje z Eksodus, z XIX rozdziału. Królewskim kapłaństwem tymi dziećmi Boga powołanymi z Egiptu mieli być ci Izraelici, którzy całym sercem poszliby za Bogiem. No, a nawet ci, co nie są Izraelitami, tak jak Kaleb. I tacy mają, będą dziedziczyć życie wieczne. I tacy będą dziedziczyć to, co zostało obiecane Abrahamowi. Że też tą ziemię od rzeki do rzeki. Dlatego, że Bóg chce zaprezentować swoją naturę, swój charakter narodom poprzez swój naród, który będzie Mu posłuszny. Stąd Jezus w, w przyboju Winicy mówi, że Wam, Faryzeusze, nieposłuszni, Winica, czy Królestwo Boże co to jest Winica? To jest Dom Izraelski to będzie zabrane i przekazane innemu narodowi jakiemu? Nowemu Izraelowi pod wodzą Jezusa Chrystusa to jest Nowy Izrael to nie jest Kościół, to nie jest chrześcijaństwo to nowy Izrael 12 plemion w rozproszeniu. Zawrę z domem Judy z domem Izraela nowe przymierze. Jezus zawarł Jahusza zawarł nowe przymierze z domem izraelskim, zjednoczył Izraela. Wy ślepi chrześcijanie, nie widzicie tego, bo jesteście ślepi, macie oczy, nie widzicie, a macie uszy, nie słyszycie. Hmm? Halleluja. Shalom na każdy wierny Bogu dom. Proszę bardzo Kochani, podsyłajcie to swoim znajomym, te materiały. Nie chodzi o moją osobę, chodzi o to, co Pismo mówi, żeby wskazywać ludziom na to, co mówi Słowo Boże. Bo powinni wierzyć w to, co jest napisane, a nie koniecznie w to, co jest gadane z tak? kazalnic. I to jeszcze kiedy? W niedzielę. Kiedy przez Boga wyznaczony dzień na wspólnotowe zgromadzenia, na nauczania, to jest jaki dzień? Sobota. I dlatego Jehusza w sobotę chodził do synagogi według swego zwyczaju i tam nauczał. Czemu? Bo był posłuszny Bogu Ojcu. Mamy go naśladować, tak? No to naśladujmy go. Według tego, co jest napisane, a nie według tego, co jest gadane przez różnych dziwnych nauczycieli, którzy się pisma świętego nie trzymają. Tylko tak gadają, jakich słuchaczy chcą. Hallelujah. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych materiałach.